do was na wstępie trzy pytania. Po pierwsze, kto z was tutaj obecnych miał kiedyś marzenie, którego nie zrealizował, ponieważ nie miał na nie kasy? Dobra. Ilu z was nadal ma takie marzenie? Teraz Wojtek. Okej. A kto na tej sali zastanowił się kiedyś na porządnie, jak to marzenie może sfinansować? Już zdecydowanie mniej. W większości z nas od najmłodszych lat powtarza się, że pieniądze nie rosną na drzewach, nie leżą na ulicy. Mówi się, że żeby coś osiągnąć w życiu, trzeba zaciskać zęby i bardzo ciężko pracować. Że żeby oszczędzić ilość pieniędzy, która pozwoli nam na realizację naszych marzeń albo na prowadzenie stylu życia, którego pragniemy, trzeba przez wiele lat budować swoją pozycję na rynku pracy i wspinać się po kolejnych szczeblach kariery. Jeżeli nas na coś nie stać, mamy o tym zapomnieć i wrócić do tego kiedyś. Kiedyś, jak już będziemy mieli te pieniądze. Kiedyś, ten mistyczny i bliżej nieokreślony punkt w czasie, w którym magicznym sposobem na naszym koncie leży odpowiednia suma pieniędzy. Przez wiele lat myślałam tak i ja. I odmawiałam sobie kolejnych rzeczy, powtarzając, że są nie dla mnie, ponieważ mnie na nie nie stać. Pamiętam jak dziś, kiedy po skończeniu studiów wyjechałam na tydzień do Francji i w Paryżu poznałam Dona, amerykańskiego milionera. Don sprzedał swój dom, sprzedał firmę, którą przez kilka lat budował, rozdał swoje drogie samochody znajomym i ruszył w świat, żeby zostać pełnoetatowym podróżnikiem. I kiedy siedzieliśmy wieczorem w mieszkaniu naszego gospodarza, opowiadał mi swoje plany na drugą połowę roku. W sierpniu zamierzał być na Ukrainie i spędzać czas ze znajomymi z rosyjskiej mafii. Wrzesień miał być spędzony na surfowaniu na Bali. W październiku chciał imprezować w Tajlandii ze swoimi znajomymi z całego świata, a zimę miał zamiar spędzić z powrotem w Europie, w Alpach, jeżdżąc na nartach. Słuchałam go z ogromnym rozmarzeniem i pomyślałam wtedy, ale bajka. I szczególnie w głowie utkwiło mi to Bali. I powiedziałam sobie, okej, jak już kiedyś się dorobię, jak już będę miała za pasem fajną karierę, to i mnie stać będzie na to, żeby polecieć surfować na Bali. Był lipiec 2010 roku. We wrześniu tego samego roku, dokładnie 29 września tego roku, wysiadłam na lotnisku w Denpasarze, stolicy Bali. Wyjazd ten zapoczątkował niesamowity rozdział w moim życiu, który zabrał mnie do kilkunastu krajów na czterech kontynentach. Jak się możecie domyślać, w przeciągu tych dwóch miesięcy, od lipca do września, nie zrobiłam zawrotnej kariery i nie zarobiłam ogromnej ilości pieniędzy. Jednak wydarzyło się coś dużo bardziej wartościowego, ponieważ po raz pierwszy w moim życiu zakwestionowałam sposób, w jaki myślałam o pieniądzach i to, ile i jak mogę w życiu zarobić. Mówi się, że podróże są drogie, że są niebezpieczne i że wymagają bardzo dużego przygotowania. Tak samo jak mówi się, że bardzo ciężko jest zarobić fajną ilość gotówki, a o życiu z pasji powinniśmy zapomnieć. I pewnie nadal bym tak myślała, gdyby nie fakt, że przez ostatnie trzy lata z bardzo dużym powodzeniem udowadniałam, że to, co się mówi o podróżach i o pieniądzach z nimi związanymi, jest tak naprawdę mitem. I to mitem powtarzanym przez osoby, które raczej nie podróżują. I wtedy w mojej głowie narodziła się taka wątpliwość, skoro to, co się mówi o podróżach i o pieniądzach z nimi związanymi, to mit, to może tak samo jest z tą ciężką pracą i z harowaniem przez wiele lat na to, żeby w końcu zacząć żyć. Że może wcale nie jest tak, że musimy poświęcić bardzo wiele lat i kilkadziesiąt godzin tygodniowo na to, żeby pracować w jakiejś korporacji, żeby w pewnym momencie w czasie zacząć prowadzić życie, jakiego chcemy, zacząć realizować nasze pasje. Był to bardzo przełomowy moment w moim życiu. 8 maja tego roku byłam w Londynie na pewnym seminarium i zachowałam się bardzo nieintuicyjnie. To znaczy, w sumie zachowałam się bardzo intuicyjnie, choć wbrew wszystkiemu, co przez bardzo wiele lat wpajano mi do głowy. Postanowiłam, że nie będę czekać kilku lat na to, aż odłożę sobie odpowiednią ilość gotówki, żeby zrealizować marzenie, którego chcę, że nie będę przez 30 miesięcy chodzić do pracy, która mnie nie cieszy, której wartości nie widzę. Postanowiłam, że moje marzenie spełnię po trochę ponad 6 miesiącach od maja, czyli w grudniu. I moje marzenie kosztuje 30 tysięcy złotych.
I gdybym chciała je zrealizować i zarobić na nie w sposób tradycyjny, no to okej, załóżmy, że mam pracę na etacie, zarabiam średnią krajową 3700 brutto. Zakładam, że mieszkam w dużym mieście, w Warszawie, gdzie styl takiego w miarę wygodnego życia, koszt tego stylu życia oscyluje w, nie wiem, powiedzmy około 2500 zł, tak? Czyli bardzo szybko okazuje się, że mogę oszczędzać 1000 zł miesięcznie. Po 30 miesiącach, niespełna 3 latach, mogę rzucać się na moje marzenie. Postanowiłam, że nie chcę tyle czekać. I nie mając w sumie zawodu, mimo że w swoim życiu wykonywałam już kilkanaście różnych prac, i nie mając takiej twardej kariery za sobą, wzięłam na siebie 30 tysięcy długu i zobowiązałam się, że spłacę te pieniądze przed pierwszym dniem pierwszego seminariów, których tak pragnęłam i na potrzeby których się zadłużyłam. Dlatego 8 grudnia 2013 roku stał się datą bardzo graniczną w moim życiu. 20 maja, po tygodniu bardzo intensywnej burzy mózgów i zastanawiania się nad tym, jak ja mogę te pieniądze zdobyć, doszłam do dwóch ścieżek. Pierwszą było spakowanie się, wyjechanie na wyspy albo do Norwegii, praca na dwa etaty i pewność, że takie pieniądze w tym czasie odłożę. Drugą było zostanie w Polsce i podejście do tematu trochę bardziej kreatywnie. Jako że już dawno temu postanowiłam, że nigdy nie będę chciała pracować tylko po to, żeby pracować i nigdy nie będę chciała pracować tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, pierwsze wyjście dość szybko odrzuciłam. Chciałam, żeby to, co robię, wnosiło pozytywną wartość zarówno do życia mojego, jak i wszystkich, którzy się z tym zetkną. Dlatego w momencie, kiedy odrzuciłam drogę taką prostą i pewną, zaczęłam się zastanawiać, jak mogę spieniężyć wszystkie doświadczenia, które do tej pory miałam i wiedzę, którą zdobyłam. Jak mogę je spieniężyć z pożytkiem dla siebie i dla wszystkich innych, a także z korzyścią finansową na tyle wymierną, żeby pozwoliła mi spłacić mój dług. I 20 maja wypuściłam do internetu pierwszy filmik z miniserii, którą zatytułowałam Wyzwanie na miarę 10 tysięcy funtów, czy tam 50 tysięcy złotych, jak sfinansować własne marzenie, w którym przyznaję zupełnie szczerze, że nie mam pojęcia, jak to zrobię, ale wiem, że to zrobię. Ogłosiłam też, że będę bardzo szczegółowo informować wszystkich o przebiegu mojego projektu, głównie po to, żeby pokazać im, że skoro mnie się udało, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i oni zrealizowali swoje marzenia. Chwilę po tym, jak wypuściłam ten filmik, ruszyłam na lotnisko, bo zaczynałam miesięczną podróż, którą zaplanowałam na długo, zanim wzięłam na siebie swoje wyzwanie. Dlatego sprawiło to, że czas, który miałam na to, żeby zarobić pieniądze, skrócił się do 5,5 miesiąca. 10 dni później zamieściłam kolejny filmik, tym razem z Paryża. A 14 czerwca filmik, który nagrałam na Islandii, na której się akurat znajdowałam. Ten był najdłuższy, trwał 15 minut, ponieważ objawiał ludziom i przekazywał bardzo szczegółowo moją majową burzę mózgów i pokazywał konkretne działania, które zamierzam podjąć, żeby zrealizować swoje wyzwanie finansowe, a co za tym idzie, spełnienie marzeń. I słowami przewodnimi tego filmiku były tak naprawdę Polka potrafi, czyli tytuł inspirującej książki dla kobiet, którą zamierzałam wydać, a którą chciałam poderwać tysiące kobiet w kraju do tego, żeby uwierzyły w siebie i w swoje marzenia i żeby zaczęły podążać za głosem swojego serca. Za datę premiery książki przyjęłam datę moich 26 urodzin, 22 września. Łatwa kalkulacja, ja miałam 3 miesiące, a jeszcze byłam w podróży. 2 dni później do sieci wyszła moja strona internetowa, nad którą od kilku dni już pracowałam z webmasterem z Mauritiusa. Znajdowały się na nim bardzo szczątkowe informacje na temat bohaterek mojej książki, dlatego że żadna z nich jeszcze nie była potwierdzona. Do tego logo projektu, które stworzyłam w 5 minut dzięki internetowemu generatorowi grafiki i filmik, w którym z wielkim przekonaniem opowiadałam o idei mojego projektu, o tym, co nim osiągnę, a także przekonywałam o niezwykłej wartości wywiadów, które już miałam przeprowadzone i spisane. Niewiele osób wie, że w momencie, kiedy strona miała premierę, ja nie miałam kompletnie nic. Miałam tylko pomysł i wiarę w to, że się uda.
Od razu po powrocie do Polski, od 22, a w sumie 23 czerwca, zaczął się czas bardzo intensywnego zbierania materiałów do książki. Przeprowadzałam wywiady telefonicznie, przeprowadzałam je przez Skype, a rozmawiałam osobiście z kolejnymi osobami. Były to moje przyjaciółki, były to kobiety, które znałam przelotnie, były to koleżanki moich znajomych. Z każdą historią życiową, którą od nich usłyszałam, wzrastał mój podziw do nich, ale także moja wiara w to, że osiągnę sukces. Sukces rozumiany dwojako. Sukces finansowy, czyli to, że książka na siebie zarobi, a ja w ten sposób sfinansuję moje marzenie, ale także sukces dużo bardziej wartościowy, jak dla mnie, taki sukces osobisty płynący z wnętrza, to, że pozytywnie będę wpływać na życia moich czytelniczek. I nie był to łatwy proces, nie był to proces krótki, ale niezwykle wartościowy. Ja wtedy, w czerwcu, kiedy zaczynałam te wywiady, nie przewidziałam, że osobą, która najbardziej da się temu wszystkiemu zainspirować, będę ja sama. Że w późniejszych momentach wątpliwości i kryzysu, które nadchodzą niezależnie od tego, czy robimy projekt z pasji, czy nie, będą mi do głowy wpadały cytaty z książki i dzięki temu będę działała z jeszcze większą determinacją. Nie wiedziałam, że część dziewczyn, które poznam na potrzeby projektu, staną mi się bardzo bliskie w moim życiu jako moje przyjaciółki. Nie przypuszczałam, jak szerokim echem ich słowa odbiją się w sercach i w umysłach moich czytelniczek. Ale do tego dojdziemy za chwilę. 2,5 miesiąca po tym, jak zaczęłam pisać książkę, której pełen tytuł brzmiał Polka potrafi, zostaje bohaterką własnego życia, trzymałam pierwszy jej egzemplarz w ręce. I teraz mina, którą mam na tym zdjęciu, może was trochę rozbawić, może przerazić, ale ilość emocji, która się we mnie kotłowała, jest nie do opisania. Były to szczęście, radość, ulga, obawy, strach, nadzieja, jednym słowem ekstaza. Okazało się, że pomoc oraz wsparcie znajomych i nieznajomych wystarczyło do tego, żeby bez żadnego przygotowania dziennikarskiego, bez żadnej znajomości rynku wydawniczego wydać książkę, bo ja to zrobiłam samodzielnie, założyłam własną firmę i ją wydałam. Wysłałam kilkanaście maili, wykonałam tyle samo telefonów, żeby znaleźć partnerów medialnych dla książki. I targetowałam magazyny, które w moim odczuciu są wartościowe, które są skierowane do kobiet, także sieci networkingu i projekty, które wspierają przedsiębiorczość kobiet. Oprócz TVN Style i bodajże dwóch tytułów, moimi patronami medialnymi zostali wszyscy, do których się zgłosiłam. Co więcej, zaczęły się do mnie same zgłaszać osoby, które prowadzą różne inicjatywy i chciały się zaangażować w promocję mojego projektu. Bardzo wiele osób obecnie pyta mnie, w jaki sposób udało mi się napisać książkę. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Odpaliłam komputer, włączyłam Worda i zaczęłam pisać. Nie ma w tej odpowiedzi żadnej złośliwości, nie ma przekory. Po prostu, tak jak wcześniej w przypadku podróży, tak i teraz udowodniłam sobie i innym, że większość celów, które sobie stawiamy, są nieosiągalne tylko dlatego, że my je jako takie postrzegamy. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu zapewne sama przekonywałabym was, jak ciężkim zadaniem jest wydanie książki, mimo że nie miałam o tym pojęcia i dalej mam go dosyć niewiele, ale mam nadzieję, że przy następnych książkach będzie lepiej. Teraz, kiedy postanowiłam sobie, że ta książka się ukaże, kiedy to było dla mnie oczywiste, że ona wyjdzie, okazało się, że na mojej drodze nie pojawiły się tak naprawdę żadne większe przeszkody. Wręcz przeciwnie, jako że projekt ma wymiar większy niż ja sama, ludzie doceniają to. Oni widzą, że ja to robię z chęci pomocy innym i chcą się angażować w to, żeby projekt rozwijał się dalej. Powiem wam, że dopiero niedawno, tak naprawdę, w trakcie jednej z prelekcji, które przeprowadzałam, uświadomiłam sobie, że ten projekt jest taką moją osobistą incepcją. Bo oto postanowiłam spełnić moje marzenie, jakim był udział w cyklu seminariów, spełniając inne moje marzenie, samodzielne wydanie książki, która znowuż pomaga spełniać marzenia tych, którzy się z nią zetkną. A jakie są to marzenia? Od kilku tygodni niemalże codziennie dostaję maile i wiadomości od czytelniczek Polki, które dzielą się ze mną refleksjami z lektury, a także informują mnie o konkretnych krokach, które będą podejmować, aby spełnić swoje marzenia. Jedna z dziewczyn
zaczyna wymarzone studia i już nie obawia się, że jest za stara. Inna nie boi się już, że brak perfekcyjnej znajomości języka obcego przeszkodzi jej w studiowaniu za granicą i w przyszłym semestrze wyjeżdża. Kolejna wróciła do marzeń sprzed lat i zaczyna projektować ubrania. Pierwszą kieckę mam zaklepaną ja. Jeszcze jedna w styczniu wyjeżdża do Argentyny, żeby zrealizować jedno ze swoich największych marzeń podróżniczych. Dodatkowo, akurat dla niej lektura książki i nie mam pojęcia w jaki sposób, spowodowała to, że dziewczyna pozbyła się obaw przed prowadzeniem samochodu. Dlatego w najbliższych tygodniach kupuje swoje pierwsze auto. I teraz pytanie, czy uda mi się osiągnąć mój cel finansowy? Cały czas wierzę, że tak, mimo że jestem dosyć daleko, a czasu coraz mniej, ponieważ 2 grudnia wylatuję do Stanów. Ale pięknem projektu, który organizujemy myśląc o innych i który wykonujemy z pasją, jest takie, że myślenie o pieniądzach schodzi na plan dalszy. I tak się stało u mnie i wydaje mi się, że to właśnie to podejście sprawiło, że cały czas spotykam na swojej drodze osoby, które chcą mi pomagać. Właśnie to podejście sprawia, że czytelniczki mojej książki stają się ambasadorkami tego, co robię i niejednokrotnie kupują kilka, a czasem nawet kilkanaście sztuk książki i obdarowują nią swoje przyjaciółki, swoje kuzynki, mamy, ciocie, siostry. Dokładnie takie podejście sprawia, że jestem teraz zapraszana w całym kraju jako prelegentka, dzięki czemu mogę dzielić się moimi doświadczeniami z jeszcze większą ilością osób. Dzięki temu stoję dzisiaj tutaj przed wami na TEDxowej scenie. Zig Ziglar, jeden z legendarnych amerykańskich mówców motywacyjnych, zwykł powtarzać, że w życiu możemy osiągnąć wszystko, czego chcemy, przy założeniu, że najpierw pomożemy wystarczającej ilości osób osiągnąć to, czego pragną oni. I moja historia dotychczasowa jest tego żywym przykładem. Dlatego zachęcam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco do tego, żebyście się rozejrzeli dookoła siebie i zastanowili, komu i w jaki sposób możecie pomóc. Zapewniam was, że pomocna dłoń, którą teraz do kogoś wyciągniecie, w najbardziej odpowiednim momencie w przyszłości zwróci się do was i poprowadzi was ku spełnionym marzeniom. Dziękuję bardzo.